Kłaniam się nisko, witam serdecznie moi drodzy widzowie. Dzisiaj sobie zrobię takie podsumowanie. Może większość z Was pewnie interesuje, ile kosztuje taki przelot do Kambodży, do Tajlandii, ile to wszystko mnie wyniosło, moi drodzy widzowie, więc zaczynamy. Zaczynamy. Powiem tak na samym początku, że oczywiście te bilety ktoś mógł sobie kupić taniej, z trzema przesiadkami, na przykład są możliwości takie, że zatrzymujesz się na 10 godzin, wyskakujesz sobie w Chinach na przykład, zwiedzasz sobie Pekin, wracasz, lecisz dalej. Ja ze względu na to, że źle z moją żoną znosimy loty samolotem, najdłużej leciałem 4 godziny z kawałkiem, a to będzie lot powyżej 12 godzin na pewno, więc wybrałem takie droższe opcje, ale takie bezpośrednie. Mam tylko jedną przesiadkę. Już Wam mówię, ile co kosztowało. Oczywiście taniej, może bym zaoszczędził z 500 funtów, jakbym leciał 40 godzin na przykład, a ja lecę 16, nie? 16 lub 13 godzin. Słuchajcie, moi drodzy. Pierwsze co, to zakupiłem bilet, szukałem na stronie Skyscanner. Kupiłem sobie bilet bezpośredni z Londynu, z Heathrow do Bangkoku. Za ten lot za dwie osoby liniami Thai zapłaciłem 1136 zł. 1136 zł na dwie osoby bezpośredni lot. On trwa bodajże 11 godzin 25 minut, tak jest napisane, nie? No i w Bangkoku, mój drogi widzu, zatrzymuję się na 3 dni. No i żeby tam się zatrzymać, też musisz hotel mieć. Wziąłem taki 5-gwiazdkowy hotel. Za ten hotel za 3 noce zapłaciłem 273 funty. Tutaj macie screeny do wszystkiego. Po Bangkoku trochę polatam, bo grzechem by było nie zwiedzić Bangkoku, nie? Następne. Muszę się dostać do Siem Reap. Jest wiele opcji. Możesz sobie wziąć taksówkę, jedziesz 7-8 godzin, jak się nie mylę, no coś koło tego na pewno się jedzie, lub autobusem też jedzie się w podobnym czasie, tam dojedziesz, nie? A ja sobie wybrałem taką opcję, kupiłem sobie bilet na samolot z Bangkoku do Siem Reap bezpośrednio, za dwie osoby zapłaciłem 139 funtów, mój drogi widzu. Następne. Oczywiście lot powrotny kupowałem niedawno i za lot powrotny powiem Wam z jedną przesiadką, bo będę leciał z Siem Reap do Bangkoku godzinę i z Bangkoku już bezpośrednio, bez żadnych przesiadek będę leciał centralnie do Londynu. Za ten lot zapłaciłem 972 funty za dwie osoby. Czy drogo, czy tanio, nie mnie oceniać, oceńcie sobie sami. Piszcie moi drodzy, co o tym sądzicie, czy drogo, czy tanio, no bo kurczę, dla niektórych będzie drogo, dla niektórych będzie tanio. Dobra, mniejsza z tym. To jest taka, będzie przygoda mojego życia, można powiedzieć, jeżeli chodzi o lot. Bo już tam parę miejsc widziałem na tym świecie, ale jeszcze w Azji nie byłem i chciałbym dotknąć, zobaczyć tej kultury, jak tam ludzie żyją. Niektórzy mi piszą w komentarzach, Jarku, gdzie ty tam jedziesz? Boże, jak tam syf. A nigdy nie był. Był palcem po mapie i widział na filmach. To nie będzie tak super, jakbym gdzieś pojechał na przykład do Hiszpanii. Co jeździłem najczęściej? Hiszpania, Grecja i tak sobie śmigałem, nie? I było pięknie, super, czyściutko, elegancko. Tam jest Azja, tam będzie inaczej i jestem na to, moi drodzy, przygotowany. Mrugała mi bateria i niestety musiałem ją zmienić, bo te baterie w tych aparatach to działają rok czasu i trzeba je zmieniać. Mniejsza z tym. Jestem podekscytowany, moi drodzy, tą podróżą. Moja żona jeszcze bardziej. Zobaczymy, jak przetrwamy tą podróż. Zależało mi na komforcie. Wolałem zapłacić trochę więcej i sobie polecieć bezpośrednio, można powiedzieć, nie? Jedna przesiadka tylko jest i tyle. Tak to wygląda. Jedną przesiadkę mam, jak będę wracał z powrotem, to już mówiłem. Mój drogi widzu, jeszcze takie pytanie mam do Ciebie. Kto by chciał pocztówkę dostać ode mnie? Będzie taka akcja, pocztówka z Kambodży od Jarka lub z Tajlandii, ale bardziej będę wysyłał
z Kambo te pocztówki z Kambodży, bo będę miał więcej czasu i będę się starał do moich widzów co najmniej z 20 takich pocztówek wysłać, ale to jeszcze zrobimy jakiś konkurs, nie wiem, coś tam sobie wymyślę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że zrobię tak samo jak kiedyś, że pierwsze 20 wiadomości na mojego Instagrama. Chociaż nie wysyłajcie. Na razie nie wysyłajcie, bo na razie to jest takie zapowiedź tego konkursu, nie konkurs. To nie jest konkurs, po prostu w podziękowaniu, że mnie oglądacie, to wam wyślę pocztówki i tyle, nie? Ale zrobimy takie coś, że kto pierwszy, ten lepszy. Ale jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo. Nie wysyłać mi teraz czasami wiadomości. Lecę. Mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Zatrzymuję się u Adama Mahaja. Potem może pojadę do Phnom Penh, zobaczyć do poczciwego Krzycha. Zobaczyć, odwiedzić jego pizzerię. I oczywiście będziecie mieli transmisję tego wszystkiego na bieżąco. Może nie transmisję, źle to powiedziałem. No będę nagrywał na bieżąco jakieś tam odcinki. Parę odcinków naprawdę na parę nagram. Na pewno. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie samopoczucie, jak będę się czuł. Jeżeli chodzi o szczepienia, to tam pisaliście, ale trzeba się zaszczepić. Zaszczepiłem się na jakieś tropikalne choroby. Byłem tutaj u lekarza i zaszczepiłem się 3 szczepionkami. To było zupełnie darmowe. Piszcie mi, ile w Polsce, czy jest darmowe, czy trzeba płacić, bo jestem ciekawy. Tutaj się zdziwiłem. Oczywiście pozytywne zdziwienie było, bo za darmożkę. Myślałem, że będę płacił, mój drogi widzu. Tak, coś wam pokażę. Pokażę wam moje piękne akwarium. Poczekajcie, bo wiele osób pyta: Jarek, jak tam twoje akwarium? No, akwarium prezentuje się tak. Może zbliżymy. Głupiki mi się rozmnożyły i trzeba będzie się ich pozbyć. O, wygląda tak. Woda czyściutka. Tutaj pięknie mi się rozrosła roślina. Pojedziemy tutaj z boczku. No, pięknie akwarium wygląda, zadbane, bo musi być zadbane. Oczywiście CO2 musi być, sobie pyka. Dobra, wracamy do bajery. Akwarium oczywiście dla moich widzów, którzy prosili mnie często, żebym pokazał. Na live'ach mnie proszą, no i teraz proszę bardzo. Zobaczyliście sobie. Tak, coś jeszcze chciałem powiedzieć. No i oczywiście jakąś kasę tam musisz mieć, żeby tam jakoś przetrwać te 2 tygodnie. W tym wszystkim to najdroższe chyba są bilety, mój drogi widzu, bo reszta to będzie, nie będzie aż tak droga, bo ceny tam są przyjazne dla turystów. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Mój kolega się odezwał do mnie, żeby chciał zamieszkać w Kambodży. Mieszka w Poznaniu, wyobraźcie sobie, i będzie się wybierał też do Kambodży. Szkoda, że nie w tym samym czasie. Byliśmy razem w wojsku. Jakiś kontakt tam mamy. Powiedział, że też ma problemy ze znalezieniem pracy. Coś tam odłożył, coś tam robi. Zajął się pracą przez komputer, zdalną tak zwaną, i jest w stanie sobie pozwolić na wyjazd i pracować z każdego miejsca na świecie. Ja też tak mogę w tym momencie. I kurczę, powiem wam tak, że mówi mi też, że mieszkania bardzo drogie, a wynajmuje mieszkanie, bo też nie chce brać kredytu. Płaci w Poznaniu naprawdę bardzo duże pieniądze. Bardzo duże pieniądze za mieszkanie płaci i będzie wyjeżdżał do Bangkoku lub Tajlandii. Ale mówi, że bardziej jego sercu bliższa jest Tajlandia, bo tam kiedyś był i tam będzie coś wynajmował sobie, jakieś małe mieszkanko, i naprawdę tam tak samo zapłaci, nawet może mniej niż jak płaci tutaj w Polsce. Ja nie wiem, ile, $500, $600 wynajem mieszkania kosztuje, nie? A w Poznaniu, żeby mieszkanie wynająć, to też musisz sporo zapłacić, czy tam w Warszawie, czy tam ogólnie wynajem jest drogi, życie w Polsce jest drogie. Mówi, że ceny już go w sklepach dobijają. Mówi, pyta mi się, ile kosztuje to, Jarek, u ciebie. Mówię, tyle. Kurde, tyle samo kosztuje w Polsce, nie? Też tam ogląda moje odcinki i dlatego kontakt nam się znowu wznowił, nie? Bo tak sporadycznie mieliśmy kontakt, a wyhaczył mnie na,
na YouTubie i tak napisał do mnie, czy to jestem ja, nie? Bo się człowiek zmienia, nie? No i tak, moi drodzy, to wygląda. Życzę Wam zdrowia i spełniajcie swoje marzenia, póki macie na to czas. Jeżeli macie środki, nie żałujcie, nie ładujcie tak pieniędzy w skarpetę, chociaż one też są ważne. One też są ważne, te pieniądze, ale niektórzy to ładują tą w skarpetę pieniądze i nic nie zobaczą. Nic nie zobaczą, zejdą z tego świata, a pieniędzy ze sobą nie zabiorą. Takie jest moje zdanie oczywiście. Wy możecie mieć inne tam, nie? Moi drodzy, subskrybuj. Zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, mój drogi widzu. Szczególnie komentuj. Prosiłbym wszystkich o kulturę w komentarzach. Szanujmy się. Wszystkie komentarze niezgodne z polityką YouTube, wulgarne i tak dalej, się nie ukazują. Wpadają do takiej specjalnej skrzynki. Ja już nawet tego nie zatwierdzam, bo mi się nie chce, bo ostatnio takich komentarzy jest wysyp. Prostactwo i buractwo. Tak powiem, ale większość moich widzów jest wspaniała, no ale znajdą się jakieś wariaty, którzy tylko mogą, no, ten komentarz napisać brzydki, nic więcej w życiu nie osiągnęli, tylko ubliżać drugiemu człowiekowi, nie? Tak to jest u mnie, to się nasiliło ostatnio, ale cóż, nie będziemy tutaj się żalić, tak polega, pokazałeś, Jarek, swoją twarz na publiczną ocenę, to czyli wyzywają cię. Polacy, to tak to jest najczęściej. Moi drodzy, jeszcze raz, zdrówka Wam życzę, bo zdrowie jest najważniejsze. I życzę Ci, mój drogi widzu, szczęścia. Szczęście jest ważne. Życzę Ci, żebyś miał pracę taką, która Ci odpowiada, żebyś chodził do pracy z uśmiechem na twarzy, żebyś, kurczę, cieszył się z każdego dnia. Ja jestem teraz na diecie, na śniadanie. Na śniadanie zjadłem 3 jajka i kawka. I zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Teraz idę sobie poćwiczyć. Życzę Wam, jeszcze raz, powtórzę się, zdrowia, jeszcze raz zdrowia i naprawdę wszystkim, nawet tym ludziom, którzy plują na mnie w tym internecie, bo tacy są, życzę też im zdrowia, też im życzę wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, cześć.